kochani. Hejka, kochani. Znaczy, z kim jestem? Z Karolinką, ze stylizacji. Tak. Dzisiaj sobie przechodzimy z takim tagiem. Tak będzie cofnięcie w czasie. Tu jedna z Was mnie zatagowała. Linka do Dajanki będziecie mieli na dole, a my przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie. W którym roku się urodziłaś? 84 jestem rocznik. Ja też. Jeszcze mamy po 20 kilka lat. Tak, jeszcze jesteśmy młode. Jeszcze. No. I piękne. No dobra. Drugie pytanie. Czy masz jakieś zdjęcie z dzieciństwa? Jeśli tak, to pokaż. Więc my tutaj to wkleimy. No, proszę. Coś tak, tu, albo tu, albo tu, albo tu będzie. Kolejne. Trzecie. Ulubiona bajka, film dzieciństwa. Moja to była Pipina, którą miałam tą wersję czytaną przez Ewę Złotowską. To nie była bajka, tylko film. Ona takim, Ewa Złotowska, taki głosik, taki taki wiesz, taki nie, chyba nie widziałam tego. I tam było Pipi Piraci, Pipi Ucieka z domu, no super, zawsze chciałam być Pipi. Dlatego mój kot się tak nazywa. A no właśnie. No, Pipi. moja to była ulubiona piosenka, bajka Syrenkowy. Tak? Disneya, tak, kreskówka. Chciałaś być księżniczką, przyznaj się. Nie, syrenka. Syrena. Syrena. No. Mój Marek się śmieje, syrenka warszawska, nie? Wyjechała. No. Dobra, nieważne. Następne pytanie. Czwarte. Kim chciałaś lub zostać, jak dorośliś i czy zmieniło się to marzenie? No moje zabawne, bo ja nawet kiedyś miałam takie złote myśli, pamiętnik, gdzie się wypełniało, tam nazywam się tak, coś tam, jak gdy dorosłe chcę zostać. No. I wpisałam tam, że chcę zostać Alexis Colby. Napisałam to oczywiście w nadzieję Alexis Colby, czyli największa Jaga z dynastii. No, no. Chciałam być wpływową kobietą, która będzie miała masę młodych facetów. Wszystkich podsoła i w ogóle konsorcjum na własność. Takie były moje marzenia. No to kurczę, tutaj pojechałam. A czy się zmieniły? No? No, troszkę. Troszkę. Wkuszająca perspektywa. No to ja nie byłam aż taka rozrzutna w takich chodzi. Chciałam być weterynarzem, tak? Tak, no. Ja to chciałam, wiesz, tak, pomagać ludziom, pokój na świecie. Zwierzętom. Tak. No. Więc, a czy się teraz zmieniło? No zmieniło się, słuchajcie. Bardziej teraz bym powiedziała, że do tej z dynastii jestem podobna. Dynastia była dobra. Dynastia była dobra, tak. Ale lecę po czasem oglądam. No co, ty lecą? Lecą. Na którym? Nie pamiętam, ale gdzieś tam widziałam. Muszę to zobaczyć. Następne pytanie. Jaka była twoja ulubiona zabawka? O, nie wiem, jaka była moja ulubiona zabawka. Teraz jak myślę, to miałam też coś. Nie byłam w ogóle takim typem, że jakoś tak strasznie, wiesz, dużo zabawek. Chyba Lego. Myślę, że Lego. Lego bo, tak, bo i do dzisiaj mamy to Lego. Już wszystkie zabawki, lalki, nie wiem, jakie samochody, bo jakieś samochody mieliśmy. Poszły w odstawkę, a do dzisiaj mamy Lego i nieraz się Lego jeszcze wyciąga i coś tam z siostrą, wiesz. No mój brat też miał Lego i pamiętam, że strasznie się chciałam bawić tym Lego, ale nie pozwalał. A, niedobry brat. Tak, później ja byłam w ogóle, bawiłam się dużo samochodami, ja też. Miałam samych braci, więc ja tak pamiętam, mój brat jeden to miał takie te dinozaury, co Jurassic Park wtedy wchodził, no. O, ja uwielbiałam te zabawki, a później się przestawiłam na lalkę Barbie. Też miałam epizod z lalką Barbie, ale jakoś bardziej mnie ciągnęło. Jakoś tak pamiętam, no. No. Okej, okay, następne. Ja normalnie jestem ślepa, nie widzę strony. Ulubione przybranie na zabawę choinkową, karnawałową. Wiecie co, ja byłam zawsze przebrana za chłopca, jak byłam bardzo mała, bo miałam krótkie włosy. I mama mnie przebierała za, nie za chłopca, tylko za księcia. Ja chciałam być księżniczką, jak byłam... Ponoże jeszcze w podstawówce, aha. A mama mnie kurczę przybierała za chłopca, za koronę, za króla czy tam za księcia i to w takich portkach i w ogóle to mnie wkurzało, chciałam być zawsze tą księżniczką jak wszystkie dziewczyny. Aha. No a później to mama mnie przybierała za takie jakieś tam tancerki, wiesz, jakieś tam baletnice, takie skrypiny mi robiła spódniczki, koczka właśnie dzisiaj mam. Także w takie te, albo jakieś frędzle miałam, skrepiny, też było fajne. I co mama robiła, nie? Co, wszystko robiła sama. Moja też szyła. I z tego co pamiętam, postaram się wam wrzucić zdjęcia, to była Carmen, z taką rokową spódniczkę, to pamiętam, że w ogóle spódnica z tiulu, takie rękawiczki z kabaretek.
I jeszcze pamiętam zamuchomora. To miałam taki wielki, kurczę, kapelusz. Mama sama go malowała w ogóle z papieru, ale jakby tak zobaczyć, to taka, no że... Nie, fajnie to wyglądało po prostu. Było to takie, no, oryginalne. No ale dobra, no, słuchajcie. Fajnie, że porobimy lecz. Tak. Przeczytaj coś, co napisałeś w przedszkolu lub ja w szkole podstawowej. Ja nie mam, ale jak coś to znajdę, dla was dorzucę. Przedstawiam wam Przygody Łaciatka, moją pierwszą książkę, którą napisałam. Ja w ogóle byłam w szoku, mówię do Karoliny, ty masz coś w ogóle? Mam. Słuchajcie, mam tu Przyjście na świat Łaciatka, to jest nawet ilustracja. Tylko ja ale jak to ładnie tu ja miałam tutaj, nie wiem, z 6-7 lat, bo wtedy się nauczyłam pisać. Tu koty wstrętne zwaliły się na kwiatku. Tak. I tutaj mam, słuchajcie, muszę wam to pokazać. No tutaj Łaciatek wygrał oczywiście mistrzostwa. Ale jak ładnie Karolina. Najładniejszego pieska na mistrzostwach tego. Później to już wakacje były i wypakowaliśmy. No i później już były coraz lepsze rysunki, bo ja to później pisałam. To już było lepiej, ale to jest coś ciekawe, że tutaj skreślona ja jestem, moja siostra mnie skreśliła i napisała to dawny pisarz i jest napisane Kasia. Bo to najpierw byłam, że ja byłam pisarzem, napisałam ja, a jest skreślone i że Kasia jest ten, a to ja jestem dawnym pisarzem. Aha. Przeczytam wam próbkę, tak? Tak, przeczytaj, koniecznie. Mijały lata, Łaciatek wyrósł na mądrego pieska, lubił się bawić z Karolinką i Kasią, ale dwie kocice, które były bardzo podstępne, zwaliły kwiaty z pianina, w ogóle język, zwaliły kwiaty z pianina i udawały, że to Łaciatek zrobił bałagan. Ale Karolina i Kasia zobaczyły, że to nieprawda, więc Łaciatek nie był winny. Słuchajcie, co tu więcej mówić? Ja mam nadzieję, że ty coś znajdziesz i też tutaj wkleisz. Nie, no tak, żeś nie poczuła się tak. Ja muszę, widzicie, mamę. Teraz mam akurat możliwość, to może mama mi coś znajdzie. Okej. Okay. Opowiedz jakąś śmieszną historię z dzieciństwa. Albo dziwną jakąś taką. To ty powiesz, a powiedz, co ja pomyślę. Dobra. No to ja już chyba kiedyś wam wspominałam o tym, jak uczyłam się czytać, pamiętam, gdzieś się wybierałam z moją mamą i przechodziłyśmy koło kina Stolica. No i mama mówi, to przeliteruj, tak? To słowo. No to ja sy, ty, o, ly, i, cy, a. No i moja mama mówi, no i co będzie? Stolec! Ja pamiętam, że akurat jakiś pan przechodził koło nas i po prostu myślałam, że się aż wywróci ze śmiechu, bo no to było takie dość zabawne, bo ja wiedziałam, nawet jeszcze wtedy nie znam znaczenia słowa stolec i ja myślałam, tak, że tak to się czyta. Oj, tylko ja sobie teraz przypomniałam, mam dobro, bo to już byłam, nie wiem ile miałam lat, może z 10, powiedzmy z 10, 11 i byłam nad morzem w Jastrzębiej Górze. I no i było takie stoisko z tymi, z pamiątkami, aha, z pierścionkami, ja tam oczywiście pierścionki oglądałam, mierzyłam i w ogóle. No i patrzę, że nie wiedziałam ile kosztuje, chciałam być taka elokwentna, jak rodzice, przepraszam, ile to kosztuje, tak widzę takie długie włosy, nie, przepraszam panią, ile to kosztuje, a odwraca się, słuchajcie, facet, metalowiec, nie, z długimi włosami i tak 10 zł. A ja burak i było mi tak głupio, słuchajcie, że ja później przez tydzień w ogóle omijałam to stoisko całe i ja przeżywałam to przez następne pół roku w ogóle, że taki wstyd. Ale w ogóle jest nie, w ogóle ja słuchajcie, wiadomo, dorosły facet, nie? A ja w ogóle, a ja to tak przeżywałam, że w ogóle, że taki obciach, że w ogóle jest najgorsza i tak dalej. Ja to w ogóle dużo rzeczy przeżywałam strasznie, aha, analizowałam, także właśnie ktoś mi coś powiedział, ktoś coś się ze mnie zaśmiał. Nie właśnie, wiem, takiego strasznie to wszystko brałam do siebie, później się nauczyłam, żeby nie brać nic do siebie, a kiedyś właśnie, ojejku, tam nie wiem, ktoś mnie nie lubi, coś tam, no, tak było. Także takie, przypomniałam sobie teraz, że tak strasznie to przeżyłam, że on... Trauma z wakacji. Trauma z wakacji. Dobra, następne. Czekam, czy się zastanawiam. A ja okulary już w naszym wieku. Wczytaj się tam. Czekaj, czy masz jakieś specjalne rzeczy, które masz do tej pory? Czy mam coś? Rysunki, tak jak rozmawiałyśmy, to chyba właśnie takie, mam kilka rzeczy takich, tego typu. To są właśnie jakieś tam rysunki, ja w ogóle zawsze lubię. Też moja mama właśnie zbiera. Bo ty też lubisz chyba takie artystyczne rzeczy, prawda? Tak, bardzo. No, także myślę, że takie rzeczy zostały. Rodzice trochę przechowują, laurki jakieś pewnie. No, coś jak znajdziemy, to wam wkleimy, nie? Ale jakiś taki, nie wiem, zabawek to nie ten. Ja też mam dzieciństwa. Nie. Następne. Opowiedz jakąś straszną historię z dzieciństwa. Straszną?
Ja mogę opowiedzieć. To opowiedz pierwsza. Jeszcze pamiętam, mieszkaliśmy niedaleko, teraz gdzie mieszkamy. I słuchajcie, obudziłam się w nocy. Było pozapalane światło, ale takie no lampki nocne, tak? I ja się obudziłam i patrzę, nie ma rodziców, ani mojego brata. Mówię, kurczę, gdzie wszyscy są? Patrzę w łazience, jest światło zapalone. Mówię, no może tam ktoś jest, ale wchodzę do tej łazienki, nikogo tam nie ma. I słuchajcie, to najlepsze jest to, że ja do końca nie pamiętam tej historii, jak to się wszystko skończyło, ale dobra. Chyba dobrze, bo jestem tu, ale pamiętam to właśnie jak dzisiaj taka trauma właśnie, że mnie zostawili samą. Ale zobaczcie, poszli do jakichś znajomych, tam pewnie. Tak, pewnie do sąsiadki zaraz naprzeciwko i pewnie zaraz wrócili. Nawet ja pewnie wyszłam z domu i zaraz wrócili, myśleli, że może śpię albo coś. Nie to, że na imprezę sobie tam gdzieś poszli, tylko po prostu gdzieś tam tak na chwilę. Tak. No właśnie. A nie pamiętam nawet, jak to się skończyło, ale. A to ja miałam też traumę, że zawsze jeździłam nad morze z rodzicami i albo z babcią. No i najpierw byłam 2 tygodnie z rodzicami, później byłam 2 tygodnie z babcią. Babcia dojeżdżała i po prostu, ja byłam miesiąc nad morzem, po prostu to były takie wakacje fajne. No i było tak, że że moi rodzice mieli znajomych, tam zapoznali, bo w takich domkach mieszkaliśmy nad morzem, na takim dużym ośrodku jakby. I zapoznaliśmy takich fajnych tam znajomych i co wieczór do nich chodziliśmy i do północy się siedziało, bo my zawsze z rodzicami, dzieciaki z rodzicami, tam do rana. Pod stołem się bawiliśmy. My się bawiliśmy, tam rodzice sobie tam piwkowali, wiadomo, jakieś drzwi i tak dalej. No i słuchajcie, rodzice pojechali, zostawili mnie z babcią i ja poszłam sobie któregoś wieczora, moja babcia była w domku, ja mówię, że idę się bawić i poszłam sobie do tych znajomych właśnie tam i siedzieć u nich. No i siedziałam, mieliśmy żelki, Haribo, coś tam, graliśmy w jakieś gry i ja w ogóle nie wiedziałam, jak czas minął, w ogóle nie zwróciłam uwagi, że czas minął, no nie? Okazało się tam w końcu ta mama tego kolegi mówi, słuchaj, już jest chyba po północy, a ja miałam naprawdę wtedy, nie wiem, z 8 lat, nie, z 8, 10 i no po parę domków dalej, no to było w takim lesie, więc to trzeba było tam przejść, ale ja w ogóle się zapomniałam, że już jest ta godzina, a on mówi, no chyba babcia cię będzie szukać, no i faktycznie wychodzę z tego domku, patrzę, idzie taka moja kuzynka i ona tak, babcia cię szuka w ogóle, ale dostaniesz w ogóle, już wszędzie cię szukała i tak dalej. Słuchajcie, wchodzę do domu, babcia była tak wściekła i w ogóle dostałam w tyłek, że w ogóle, no bo myślałam, że dzieciak zginął, nie? Że zaginęła. Ja sobie siedziałam w domku u znajomych, nic nie powiedziałam i się bawiłam. A babcia w ogóle latała wszędzie, słuchajcie, ona była w ogóle nad morze pobiegła, w ogóle to już była noc, po całym tym ośrodku i na ulicy i gdzieś tam. Mimo, że to było ogrodzone, no to się bała, że coś się stało, po prostu dostałam w tyłek i babcia, i to mnie tam nie bolało, że dostałam w tyłek, to słuchajcie, ale najgorsze było to, babcia powiedziała, za karę nie idziesz rano na wschód słońca, nie obudzę cię. Bo chciała babcia iść właśnie tam o 4 rano oglądać nad morze i zdjęcia robić. Aha. Ja się tak popłakałam, że mnie nie zabierze na ten wschód słońca, ale obudziła mnie i nie zabrała. To była taka trauma, ja nie powiedziałam rodzicom, ja w ogóle dopiero powiedziałam rodzicom po latach, że to się stało, nie? No. Widzisz, nie dobra byłaś. Strasznie. I słuchajcie, ostatnie pytanie. Jak się świat zmienił od czasu dzieciństwa? Oj, zmienił się. Ja siedziałam na zewnątrz cały czas. Cały czas siedziałam na zewnątrz. Tak. Na podwórku, gumę. Nie? I tylko mama, obiad! Obiad, guma, ta skakanka, tak. Wszystkie te rysowało skakanka, się klasy, guma, tak, rysowało tak. się jakieś tam rzeczy kredą i po prostu się siedziało na zewnątrz. Komputer miałam dopiero w liceum, a internet założyłam sama, jak nie poszłam na studia. Klasy. Jak ja poszłam na studia dopiero, to na pierwszym roku studiów, to ja założyłam w domu internet. To ja też właśnie. Nie było wcześniej, nie wiem. Korzystało się tam u kogoś i tak dalej. Mm-hmm. Nie wiem, nie było siedzenia grania w gry. Myślę, że tak się zmienił świat, jeżeli chodzi o dzieci. I w ogóle zauważ, że było bardziej tak, a co robisz? No to i to, no to przyjdź do mnie, to się pobawimy razem. Czy... Tak, było tak na zasadzie, nie było wielkiego umawiania jakby. Nie było takiego. Że tam z rodzicami się nie wiem, bo teraz mam wrażenie, że często jest tak, że rodzice tam muszą się umówić, tak. Że nie wiem, że się boją puścić dziecko, no bo są inne czasy, może jest mniej bezpiecznie, nie wiem, czy jest mniej bezpiecznie, tak mi się wydaje. Że teraz jakby więcej się to tak organizuje. Tak ludzie się bardziej zamykają w domu, nie? No na pewno. Kiedyś było tak, że no i też technologia, tak? Jak poszła do przodu od czasów, kiedy my byłyśmy takie małe, no to
Bardzo. Telefon, internet, komputer, tu w Polsce to przecież to taki było boom nagle na to wszystko. To się no tak ja nie miałam takiej, mówię, nie miałam długo komputera, nie miałam długo internetu, a telefon dostałam też dopiero, bardzo dostałam. Ja miałam 16 lat. Ja później dostałam, ja miałam chyba z 18, jak dostałam telefon. Słuchajcie, tyle nie miałam telefonu, od mamy pożyczam. I nie wiem, nie było na przykład problemu, moja przyjaciółka nie miała telefonu też długo. I my się umawiałyśmy po szkole, dobra, to się spotkamy tam o któreś. I słuchajcie, wychodziłyśmy i się spotykałyśmy po drodze, a to był kawał drogi miałyśmy do siebie. I w ogóle nie było jakby takiego problemu z umówieniem się. Że dobra, no to ani się nie dzwaniałyśmy, ani nie wiem, ani też rodzice się jakoś tam bardzo nie martwili, nie dzwaniali nam, o to mi chodzi, że tak było, dobra, no to przyjdziesz, nie? A teraz jest troszkę jednak... A teraz można mieć komórkę, internet, Facebooka, YouTube'a i czasami się można nie zgadać, nie? Tak, to prawda, że w ogóle jest taka różnica, jest. Miło się bardzo. Okej, słuchajcie, to już tyle pytań. Mam nadzieję, że Wam się nasz tak spodobał. Oczywiście na dole, jeżeli ktoś jeszcze nie zna Karoliny, ale sądzę, że tutaj to... Proszę Was. Tutaj to już chyba wszyscy znają Karolinę. Na dole będziecie mieli linka do dwóch kanałów i będziecie mogli zobaczyć, jak Karolinka mnie fajnie uczesała. Uczesałam. Dzisiaj dzisiaj w loki. Jestem w lokach, tak. Mam nadzieję, że do wieczora wytrzyma, bo mamy zamiar gdzieś pójść. Tak. Będzie obciek, jak Kredka przyjdzie, tak nie wytrzyma. Po prostu powinien być teraz, wiesz, skierowany na okno, co się w ogóle dzieje za oknem. No jest zamieć, jest zamieć. Zdjęłam za śniegiem, ale dobra, jest dobrze. Nie się. Okej, słuchajcie, żegnamy się z Wami cieplutko. Do usłyszenia, do zobaczenia, dzięki. Pa! Pa, pa.